Dziś w programie poszukiwanie narkotyków i materiałów wybuchowych. Pokonywanie przeszkód i psia musztra na najwyższym poziomie. Zapraszamy na spotkanie z wojskowymi psami i ich przewodnikami. W cyklu Wojskowe ABC R jak rozpoznanie. Sprawdziły się w wielu trudnych sytuacjach, misjach zagranicznych i na ćwiczeniach poligonowych. Mimo postępu techniki, doskonale wyszkolony pies i jego przewodnik to para, której nic nie jest w stanie zastąpić. W Polsce jest jedno miejsce, gdzie szkolone są psy wojskowe. To ośrodek szkolenia przewodników i tresury psów w Celestynowie. Szkolimy tutaj przewodników i psy służbowe na potrzeby sił zbrojnych, czyli w pełnym zakresie. Od żołnierzy z jednostek wartowniczych, żandarmerię wojskową, przez komandosów, pełen zakres, wszystko to jest szkolone u nas. Odrzuć broń, wszystkie niebezpieczne narzędzia. Nie ruszaj się, bo pies atakuje bez ostrzeżenia. W tym pomieszczeniu jest schowana próbka zapachowa materiału wybuchowego i za chwilę przyjdą tutaj przewodnicy z psami, którzy mają za zadanie przeszukać to pomieszczenie i ewentualnie wskazać nam miejsce ukrycia danego materiału wybuchowego. Proszę przystąpić do przeszukania. Nie jest to łatwe zadanie dla psa. Praca węchowa jest jednym z cięższych zadań, jakie wykonuje pies. Pomieszczenie to jest narażone na obecność wielu zapachów, dlatego pies musi ten zapach materiału wybuchowego wydobyć spośród innych zapachów, które znajdują się w tym pomieszczeniu. Rolą przewodnika jest tutaj baczna obserwacja psa, wyłapywanie innego zachowania niż normalne, które może sugerować, że w danym miejscu schowany jest materiał wybuchowy. Przewodnik prowadzi psa, robi to systematycznie, dając mu do sprawdzenia wszystkie elementy, które są tutaj w tym pomieszczeniu, wszystkie szafki, wszystkie kosze na śmieci, wszystko to, gdzie może być prawdopodobne miejsce ukrycia materiału wybuchowego. Bardzo dobrze, próba zaliczona. Tak, dobry pies. Super, chodź. Pies musi poczuć przewodnika, przewodnik psa. Jeżeli komuś przydzielimy psa na siłę, z tej pary nigdy nic nie będzie. To jest całkiem inna praca, całkiem inne szkolenie. Proszę przystąpić do przeszukania. W pomieszczeniu jest ukryty jeden zapach narkotyków. To przeszukanie będzie troszeczkę inne, dlatego że przewodnik psa do wyszukiwania narkotyków i środków odurzających wie o tym, że może otworzyć każdą szafkę, może otworzyć każde drzwi, może wszędzie psa wpuścić, co niestety nie ma miejsca przy szukaniu materiałów wybuchowych. Ten piesek jest to Jack Russell Terrier. Jest to pies obdarzony naprawdę świetnym węchem i w niczym nie ustępuje psom większym, do których jesteśmy do tej pory przyzwyczajeni jako do psów służbowych. Ma tutaj ogromną przewagę, polegającą na tym, że przewodnik może sobie go jedną ręką wrzucić na szafę, w każde miejsce, które dla dużego 35-kilogramowego owczarka byłoby niedostępne. Tutaj będzie wskazanie typowo aktywne, czyli pies będzie drapał miejsce ukrycia, będzie szczekał, może próbować podgryzać to miejsce, gdzie schowany jest zapach narkotyków. Pokaż, gdzie aporcik jest. Pokaż, gdzie jest aporcik. Tak? Gdzie jest? Co tu jest? Super! Super! Didi? Hop! To jest suczka imieniem Didi. Na tą chwilę nie ma mniejszego psa w Wojsku Polskim. Nie wiem, wybrałem ją, bo te psy mają bardzo dużą predyspozycję do pracy. Wszelkiego rodzaju wąchania, szukania czegokolwiek. To są psy myśliwskie. Jacki Russell były stworzone do polowania na szczury, więc wcisną się w każdą jamę. Nie ma dla nich przeszkody żadnej. Czy to tunel jest, czy przeszkoda, czy trzeba wejść wyżej, czy gdzieś skoczyć. Tak jak było widać, cały czas czegoś szuka, cały czas nowe zapachy. Wszystko musi
widzieć, wszystko czuć. W porządku, nic się nie dzieje? Czy coś pan zauważył? Nie. Brak uwag, póki co. Dobrze, spokojnie. Pokażę. Spokój, spokój. Dobry piesek. Dobry, dobry. Staramy się zapewnić dobrą opiekę psom, ponieważ osoby, które tutaj są, starają się dbać o psy, a my im to umożliwiamy. Staramy im się pokazać sposób, w jaki powinni mieć podejście do swoich psów, tak żeby ich współpraca była jak najlepsza. A my zapewniamy im opiekę tak, żeby nie mieli problemów, żeby wiedzieli, że jeżeli coś się dzieje z psem, mogli do nas przyjść. Poczekaj. Dobry pies. On tak, nie lubi rękawiczek, ale nie bój się. Dobry piesek. Poczekaj. Dobry. Pokaż tutaj. Nie. No i widzisz, takie straszne było. Teraz założymy kaganiec. Dobry pies. I to będzie zastrzyk podskórny, dobrze? Dobra. Dobry piesek. Dobry. Pan tutaj jest. No, głaszcze pan? Tak, dobry. I już jest po wszystkim. Mhm. Jesteśmy bardzo zżytą parą, można powiedzieć. Obowiązki będziemy pełnić typowo patrolowe, obronne w Batalionie Ochrony Bazy. Nowo tworzone jednostki w Polsce. Także, no powiem szczerze, kolejna przygoda w moim życiu. Tutaj jest wszystko w porządku. Nie ma żadnej tkliwości powłok brzusznych. Dobra. Teraz czekamy na powrót do domu i tam już pełnić służbę. Jesteśmy w pracowni RTG. Jest to pracownia, w której mamy już zakupiony sprzęt, dzięki któremu możemy wykonywać zdjęcia RTG psów. W tym pomieszczeniu jest myjnia, jest przeznaczona do mycia psów. Są specjalne wanny, gdzie wprowadzamy psa. Następne pomieszczenie jest miejscem, gdzie psa suszymy. Jesteśmy fajnie wyposażeni, mogę tak już powiedzieć. Mamy aparat do narkozy wziewnej, mamy elektryczny nóż, elektrokoagulator, gdzie możemy zamykać naczynia, możemy ciąć, gdzie krwi jest naprawdę bardzo niewiele. Najważniejsze jest ogólne posłuszeństwo, tak? To jest taka baza do tego, żeby móc prowadzić jakieś późniejsze ćwiczenia, tak? Czy to obrończe, czy jakiekolwiek inne. To jest podstawa. Psy muszą czasami pokonać dużo różnego rodzaju przeszkód po drodze, prawda? Więc muszą się czołgać, wchodzić po kładce, więc się wspinać. Jest to kładka wąska, nie wiadomo kiedy, w jaki sposób bandyta będzie uciekał. Muszą skakać przeszkody, pokonywać pochylnie. Pokonując nasz tor przeszkód, pokona wszystkie przeszkody. Dobrze, pani Natalio, teraz zrobimy sobie ćwiczenia obrończe. Rozmawiacie i w pewnej chwili pozorant panią zaatakuje, tak? W tej chwili puszcza pani psa, daje komendę do ataku, tak? Tak. I na tym kończymy. W sytuacji, kiedy mamy już to ogólne posłuszeństwo wyćwiczone w jakimś tam stopniu, tak? Wprowadzamy inne elementy. Tutaj powiedzmy ćwiczenia obrończe, tak? W przypadku psów tych wartowniczych, patrolowych. Równaj. Bierz! Bierz, Madziora! Dobrze, bierz! Stój, nie ruszaj się! Do nogi, do nogi. Siad! 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 Służba z psem to jest bezpieczniejsza służba, bo tak jak było widać na ćwiczeniach, pies w każdej chwili mnie obroni, tak? Widać było, że jeżeli jakikolwiek atak na mnie, to, no to pies dobrze zrobi to, co powinien zrobić. Już. Do nogi! Do nogi! W ćwiczeniach obrończych chodzi o to, żeby pies zawsze wygrywał, tak?
to musi być dla niego nagroda, że on jest zawsze tym zwycięzcą, przez co on się umacnia psychicznie, tak? Odbieram pozoranta i odchodzimy. Pilnuj. To jest jedno z trudniejszych ćwiczeń, ponieważ odbywa się bez kagańca, jest gryzienie. Pies musi rzeczywiście już posiąść to posłuszeństwo wobec przewodnika, żeby wykonywać jego polecenia. Wiadomo, że to w pewnych etapach ćwiczenia będzie trudne, z racji tego, że pies się nakręci i tak dalej, ale jest to możliwe. Służba patrolowa, stój! Stój, bo użyję psa! Teraz puszczam psa! Jest! 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 Tak! Dobry! Bierz bandziora! Tak! Super! Puść! Stój! Nie ruszaj się! Puść! Teraz puść! Nie taki diabeł straszny, jak to mówią, jak go malują. Przecież to jest gruby strój, materiał i jak pies ugryzie, to nawet nie czuć w ogóle żadnego uścisk może czuć, ale żeby przebił to zębami, to nie wiem, jakie mocy by tygrys musiał być, a nie pies. A żeby w tym poruszać się, no to trzeba troszeczkę pobiegać samemu, bo to moment, człowiek rozgrzewa się moment i gorąco w tym i ciężko. I strasznie się męczy, trzeba być troszeczkę wybieganym i... I ogólnie nie jest źle. Da się to polubić. Konwój. 10 kroków na przyczynie marsz. Mój piesek Kares jest to piesek patrolowo-tropiący. Czyli będzie i patrolował, i tropił. Czyli w patrolu, jak będę z nim, będzie mnie ochraniał, atakował inne osoby, które mu wskażę. Jakichś napastników i tak dalej. I będzie, dodatkowo będzie tropił, tak? Tu nie ruszaj się! Puść, puść, puść. Nogi szeroko, ręce szeroko! Przed siebie marsz! Ten pies, którym obecnie będę służył, jest to owczarek belgijski, Malinois. Przeznaczony jest do wyszukiwania zapachów, materiałów wybuchowych. To jest pies, który potrzebuje pracy, który potrzebuje spalić swoją energię, który szuka wyzwolenia swojej energii z poprzez kontakt z człowiekiem i uzyskanie przez to jakiejś nagrody. Tak. Do mnie. Tak. Krop. Tak. Tak. To nie jest mój pierwszy piesek. Wcześniej już służyłem z owczarkiem niemieckim z kolei. A generalnie przygoda, jeśli chodzi o psy, 10 lat prawie jak służę z pieskiem. Tak. Super. Noga. Tak. Siap. Tak. Szkoda. Ręce. Super. Mając psa wyszkolonego w ten sposób, jak jest właśnie Byron, ja jestem w stanie na przykład, działając w zespole, podejść, sprawdzić na przykład pomieszczenie, uczestniczyć w bezpośrednim działaniu, czy to w ujęciu jakiegoś sprawcy, czy podejrzanego. Moje słowa, moje gesty panują nad jego zachowaniem i osiągnięciem ewentualnego celu, który my będziemy wymagali, prawda? Czy to związane z aresztowaniem, czy ze sprawdzeniem, czy to pomieszczenia, czy pojazdu, miejsca, które on zajmuje, czy to z mojej lewej strony, czy to z mojej prawej strony, czy to między nogami. Oczywiście również jest to dla mnie konieczne i zależne od ewentualnych przeszkód, nazwijmy to terenowych. Czołgaj, 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 tak. Super. Byron, przeszkoda? Tak. To, że ja mu daję komendę siad, to nie polega na tym, że on myśli, że dobra, zrobię to. Nie, on to musi zrobić dlatego, że on to chce zrobić dla mnie, bo wie, że to jest super zabawa, że za tą zabawę będzie miał świetną nagrodę, a tą świetną nagrodą jest zabawa właśnie ze mną. Czyli to wszystko, co myśmy tutaj realizowali, to była po prostu w odbiorze psa zabawa. Super. Okay. Kurs szkolenia przewodników tresury psów służbowych jest jedynym tego typu ośrodkiem w Wojsku Polskim. Szkolimy psy na potrzeby całej armii. Co roku staramy się podnosić nasz poziom szkolenia, czyli moja kadra też wyjeżdża, szkoli się poza resortem MON. No nie można stać w miejscu. No ci, co stają w miejscu, zaczynają się cofać. Podobnie jak i nawet ja jako kierownik kursu jeżdżę na szkolenia, też się doszkalam, uczę, podglądam, to mówię, nie można stać w miejscu.
Podstawowym kryterium działania wojska jest jego skuteczność. Skuteczność, czyli osiągnięcie zaplanowanego celu przy jak najmniejszych stratach własnych. Żeby to osiągnąć, nie wystarczy doskonałe przeszkolenie i wyśmienity sprzęt. Żołnierze muszą wiedzieć jak najwięcej o tym, co czeka ich w miejscu akcji. Muszą mieć dostarczone precyzyjne informacje. Informacje, które pozwolą uderzyć im właściwymi siłami we właściwe miejsce o właściwym czasie. Dostarczenie tych informacji to zadanie rozpoznania. Żołnierze jednostek rozpoznawczych to elita wojskowa. Muszą być przygotowani do akcji realizowanych w długotrwałym oderwaniu od własnych jednostek. Podstawą ich działania jest skryte poruszanie. Wymaga to doskonałej kondycji fizycznej, ale również niezwykłej odporności psychicznej. W czasie wielogodzinnych, a nawet wielodniowych misji muszą zbliżyć się do nieprzyjaciela, pozostając niezauważeni. Kontrolować każdy ruch, a często nawet oddech. Zachować minimum komunikacji, przetrwać brak snu czy jedzenia. Działać w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych i terenowych. Może właśnie dlatego żołnierze rozpoznania cieszą się niezwykłym szacunkiem, a wśród podchorążych rozpoznanie jest niezwykle popularnym kierunkiem. To służba dla ludzi, którzy nie boją się największych wyzwań. Rozpoznanie to złożony system, w którym liczy się zdobycie informacji, ale również gromadzenie, przetwarzanie, weryfikacja oraz przekazanie ich dalej. Zajmują się tym całe jednostki oraz wyspecjalizowane komórki. Informacje mogą pochodzić z bardzo różnorakich źródeł, również od zwykłych żołnierzy, cywili, czy zostać wyłowione z sieci internetowej. Pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji zajmuje się również wywiad wojskowy. We współczesnym rozpoznaniu ogromne znaczenie ma rozwój najnowszych technologii. Coraz częściej wykorzystuje się na przykład bezzałogowe systemy latające. Bezzałogowce umożliwiają obserwację z powietrza tego, co dzieje się na wrogim terytorium. Przenikają niezauważone na wiele kilometrów od panelu sterowania i pilota. Wykorzystuje je z powodzeniem artyleria, ale również wojska specjalne i inne. Rozpoznanie z powietrza to domena również lotnictwa morskiego. Tu największą barierą są ogromne przestrzenie, jakie należy kontrolować. Służą temu samoloty Bryza oraz śmigłowce SH-2G, które wyspecjalizowane są w wyszukiwaniu okrętów podwodnych. Współpracują z nimi ściśle okręty naszej marynarki. Każdy z nich w czasie swoich rejsów prowadzi stałe obserwacje. Jedną z najbardziej wyspecjalizowanych formacji zajmującą się rozpoznaniem jest jednostka wojskowa NIL. Jej zadaniem jest rozpoznanie radiowe, obrazowe, osobowe oraz analiza rozpoznawcza. Do NIL-a dostają się jedynie najlepsi. To jednostka wojsk specjalnych, więc poprzeczka dla jej żołnierzy postawiona jest naprawdę wysoko. Oprócz rozpoznania zajmują się również zabezpieczeniem logistycznym i łącznością. Od skutecznego kamuflażu, wspinaczki i tak zwanego SERE po najnowsze cybertechnologie. Rozpoznanie to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed współczesnymi wojownikami. Mimo postępu techniki i wykorzystaniu w rozpoznaniu najnowocześniejszych technologii, człowiek, jego inteligencja i talenty w połączeniu z doskonałym wyszkoleniem są tu nie do zastąpienia.